chcielibyśmy rozpocząć dzisiejszą debatę. Serdecznie witamy Państwa na debacie poświęconej koszalińskim orlikom. Dziś postaram się omówić najważniejsze sprawy dotyczące tych popularnych miejsc sportowych dla młodzieży. Debatę poprowadzą dla Państwa Błażej Papiernik i Magdalena Hałat. Gościmy dziś w dyskusji ekspertów, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami podczas pracy na tych miejscach sportowych. Są to Mariusz Krajczyński, radny miasta reprezentujący Stowarzyszenie Lepszy Koszalin. Mirosław Skórka, radny miasta Prawo i Sprawiedliwość. Sebastian Tałaj, radny miasta Platforma Obywatelska. I Piotr Sikorski, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów w Koszalinie. Organizatorką dzisiejszej debaty jest pani Dorota Hałat, która projekt wykonuje w ramach Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Prosimy panią Dorotę o zabranie głosu i kilka słów wstępu. Witam państwa bardzo serdecznie i dziękuję bardzo za przybycie. Widzimy, że bardzo mała jest obywatelskie poczucie do tego, żeby się wypowiadać. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że sieć konsultacyjna Szkoły Liderów jest to inicjatywa, która powstała w kwietniu 2014 roku i która się rozwija. Jest to jedna z pierwszych debat. Debata ma na celu wypracowanie pewnych wniosków konstruktywnych, które między innymi wynikną z ankiet, które otrzymała, ale również dzisiaj będziemy mogli przedyskutować słabe, mocne strony, jak również pewne rozwiązania, których możemy oczekiwać w przyszłości. Ankiety będą przeanalizowane w Warszawie w Szkole Liderów. Powstanie raport, który zostanie skierowany do ministerstwa i tam, mam nadzieję, będzie on rozpatrzony, a może nawet w jakiś sposób te nasze inicjowanie zmian, które są potrzebne, będą realizowane. Chciałam zwrócić uwagę, że w ramach projektu, w ramach sieci działa ponad 60 liderów w całej Polsce, więc ta opinia, ten raport, który powstanie, będzie efektem pracy ponad 60 liderów, którzy wywodzą się właśnie ze Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Te akcje mają być inicjowane nie tylko przed wyborami. Mam nadzieję, że to jest tylko zbieżność. Natomiast to ma być długofalowy projekt, który będzie wpływał na to, żeby poruszyć społeczeństwo, poruszyć do tego, żeby społeczeństwo nie tylko poprzez budżety partycypacyjne, czy też inne inicjatywy, również miało wpływ na to, co się dzieje w ich społecznych, lokalnych miejscowościach. Dlatego to jest pierwsza debata, pierwsza inicjatywa. Mam nadzieję, że politycy, działacze sportowi, na przykład animatorzy, nauczyciele zaangażują się również w inne inicjatywy, znaczy w inne, można powiedzieć, tematy, które w przyszłości będą na pewno dzięki mojej osobie tutaj kierowane. Natomiast ja chciałabym tutaj sprostować, że ja nie mam wpływu na temat. Także to nie ja inicjuję temat i nie ja go wybrałam i nie przed wyborami, tylko po prostu jako ekspertka w tej sieci, w Szkole Liderów, zostałam zobowiązana do tego, żeby taką debatę przeprowadzić i żeby takie ankiety zostały dostarczone, wyniki tych ankiet. Dlatego też, że jest to przed wyborami, poprosiłam swoich kolegów i koleżankę ze Szkoły Liderów również, którzy w niższych szkołach uczestniczyli do tego, żeby prowadzili tę debatę. I dziękuję bardzo jeszcze raz za przybycie i życzę owocnych obrad. Dziękuję pani Dorocie Hałat za kilka słów wprowadzenia. Zanim przejdziemy do dyskusji z naszymi gośćmi, chcielibyśmy opowiedzieć kilka słów o koszalińskich orlikach. Zapraszamy do wysłuchania krótkiej prezentacji. Krótka prezentacja o koszalińskich orlikach. Jeszcze w 2012 roku tych orlików było 9, teraz jest ich liczba już dwucyfrowa. Tych orlików jest coraz więcej. Tutaj chcielibyśmy podczas tej debaty tak naprawdę dowiedzieć się, jaka jest ich funkcja nie tylko wśród osób, które pracują na orlikach, czyli nauczycieli WF-u i dla animatorów społecznych, ale również dla młodzieży, dla osób, która z tych orlików korzysta poza godzinami lekcyjnymi. W całej Polsce tych orlików mamy 2604. Od 2008 roku powstało ponad 2000 orlików. Tutaj warto powiedzieć, że te orliki zostały spopularyzowane podczas
wyniku decyzji Euro 2012, kiedy dostaliśmy razem z Ukrainą ofertę, przy której mieliśmy okazję zorganizować Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Od tamtej pory nastąpił boom na Orliki, przede wszystkim boiska sportowe. W miarę upływu czasu oferta Orlików została poszerzona o dodatkowe funkcje, o boiska do koszykówki, o boiska do piłki ręcznej i siatkowej. To jest ich zdecydowana mniejsza ilość niż boisk dla piłki nożnej. Jednakże chcielibyśmy przede wszystkim zdefiniować pojęcie Orlika. Dla nas Orlik to nie tylko boisko, ale i zaplecze, które jest tym Orlikiem, czyli zaplecze dla szatni, dla pryszniców, dla animatorów, którzy mają gdzie na przykład przetrzymywać sprzęt techniczny, z którego później korzystają razem z pracą z dziećmi. Tych Orlików w Koszalinie jest kilka. Jest jeden na osiedlu Wenedów, jest na osiedlu Kosowo, na Unii Europejskiej przy szkole podstawowej numer 4, przy gimnazjum numer 5 jest cały kompleks boisk. Tych Orlików z dnia na dzień, może one nie powstają, wiadomo, jak grzyby po deszczu, ale chcemy pokazać, że tych Orlików w Koszalinie jest dużo. Czy te Orliki spełniają swoje funkcje, tego dowiemy się za chwilę, przede wszystkim po rozmowie z naszymi zaproszonymi gośćmi i po dyskusji z Państwem, którzy też pracują na tych Orlikach, widzą, jak ta młodzież tam pracuje i którzy mają Państwo okazję z tych Orlików korzystać na co dzień. Dziękuję. Dziękujemy za prezentację i teraz przejdziemy do dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Pierwsze pytanie, które padło, pozwolimy sobie usiąść. Do wszystkich panów. Z czym panom kojarzy się Orlik? Czym powinien być, jaka jest jego rola? Jaka jest różnica pomiędzy Orlikiem a boiskiem? Zacznijmy od pana trenera. Ja na wstępie chciałem podziękować pani Dorocie, że potrafiła tutaj nas razem wszystkich zebrać i że jesteśmy w takim gronie i chyba to w ostatnim okresie nie bardzo zdarza się. I często, i dlatego duży ukłon w tym kierunku. Odnośnie Orlików, odnośnie Orlik, sama nazwa Orlik, to znaczy jest to boisko dla dzieci i takie na główne zadanie spełniają, choć wszyscy wiemy, że skorzystają nie tylko te najmniejsze nasze pociechy od najmniejszych lat szkolnych, czy nawet przedszkolnych, ale też między innymi kluby sportowe w miarę możliwości, wtedy kiedy jest na to czas, jest miejsce. Uważam, że to była inicjatywa bardzo, bardzo słuszna w skali kraju. Może troszeczkę możemy pociągnąć też to i pod politykę, bo to było jedno z głównych założeń, z głównych planów obecnie rządzących i pana premiera. Ale dobrze, oby takich inicjatyw, obojętnie kto to z tym występuje, obojętnie jaka partia polityczna jest przy władzy, jest to na pewno wskazane, pożyteczne. I na przykładzie nawet Koszalina, trudno by sobie w tej chwili wyobrazić, gdybyśmy w tej chwili na przykład tych Orlików, tych boisk nie mieli. Gdzie ta młodzież miałaby się podziać, gdzie te szkoły miałyby uczestniczyć, prowadzić zajęcia sportowe, rekreacyjne, zajęcia pozaszkolne. No i skorzystają z tego też między innymi rodzice z małymi dziećmi, mają możliwość, mają pobawić się, mają możliwość przyjść ze swoimi pociechami, przynieść piłkę, pobiegać razem z dziećmi. Jest rzeczywiście bardzo, bardzo wskazane, bo społeczeństwo polskie nie jest zbytnio zafascynowane i niezbyt uczestniczy w takich masowych zajęciach sportowych, czy nawet rekreacyjnych, a tutaj na przykładzie tych Orlików, one znajdują się na osiedlach, znajdują się w okolicach szkół, bierze w nich dużo udział i na pewno tam nie jest łatwo się też dostać, bo one są na pewno zapełnione. Sama budowa, może one nie były za tanie, może, ale to już chyba nie ten temat odnośnie kosztów tych budowy Orlików, ale inicjatywa na pewno była bardzo wskazana, bardzo potrzebna
I tutaj chyba nikt na pewno innego zdania nie ma. O ile miałbym tylko, bo być może to będą inne jeszcze pytania, jakieś uwagi odnośnie osób, które organizują te zajęcia. I tu na pewno nie wszędzie i nie zawsze są odpowiednie osoby powołane, ci animatorzy i tak dalej, którzy odpowiednio te zajęcia prowadzą. To jeszcze o tym będziemy mieli okazję porozmawiać, ale jeszcze to w przeciągu najbliższych kilkunastu minut takie pytanie na pewno padnie, bo ono jest ważne i przede wszystkim wydaje się, że ono powinno paść jako jedno z tych głównych, ale o tym za chwilę. Panie Mariuszu. Ja chciałem powiedzieć, że ten projekt był bardzo przydatny i potrzebny w Polsce. Trzeba pamiętać, że przed rokiem 2007, gdzie kulały nam te dyscypliny sportowe, boiska były asfaltowe, dzieci nie miały możliwości rozwoju grania, bo boiska były zaniedbane, bo trzeba to przyznać, że w XXI wieku grać na boiskach asfaltowych, my byliśmy daleko za zachodnią Europą, tak można powiedzieć. I to był świetny pomysł, świetny strzał. Powstało tych orlików 2604. One miały jedno podstawowe zadanie, odciągnąć dzieci od komputerów, żeby wyszły, zaczęły uprawiać do siebie, bo to nie chodziło tylko o boiska piłkarskie, to chodziło właśnie o boiska do koszykówki, siatkówki, tak żeby po prostu wyjść i grać. Przede wszystkim dla dzieci, ale też i młodzieży i osób dorosłych, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Tam w godzinach odbiki miały funkcjonować, czy funkcjonują od godziny rannych do tych godzin 20-21, w zależności od tego, jak gmina sobie radzi, bo to wiadomo, finansowanie i utrzymanie tego wszystkiego spadało na głowę gminy. Dziękuję bardzo. I prosimy teraz pana radnego Sebastiana. Na początku chciałbym podziękować bardzo serdecznie pani Dorocie Hałat za zaproszenie. Jestem w tym zacnym gronie. A odniosę się jeszcze też tutaj do wypowiedzi pana Błażeja, że szkoda, że jest nas tak mało dzisiaj, ale wydaje mi się, że to dobrze, że jest nas tak mało, w tym sensie, że jest ładna pogoda i korzystają ludzie z Koszalina, są teraz na orlikach i jeżdżą, bądź jeżdżą na fantastycznych ścieżkach rowerowych, których w Koszalinie coraz jest więcej. Ale tak, jeśli chodzi o genezę orlików, to właśnie tak jak już pan Mirosław Skórka wspomniał, Donald Tusk w swoim exposé 23 listopada przedstawił taki program, strategię rozwoju sportu do roku 2015 i właśnie w tej strategii był ujęty właśnie program orlików, właśnie moje boisko Orlik 2012. Do dnia dzisiejszego tych orlików jest 2604, tak jak tu Mariusz wspomniał, ale to są kompleksy boisk, nie tylko boiska piłkarskie, ale także boiska do koszykówki i do piłki siatkowej, a także są jeszcze w specyficznych regionach Polski tak zwane białe orliki, które służą zimową porą do jeżdżenia na lodzie, tak, tych dyscyplin preferowanych zimowych. Jeśli chodzi o tutaj bazę koszalińską, w Koszalinie orliki są administrowane w dwojaki sposób, przez szkoły i przy szkołach na przykład 17, 18, 4 czy 10 administruje to szkoła, gdzie korzystają dzieci z tych orlików w ramach zajęć szkolnych, podstawy programowej i są orliki na osiedlach, gdzie te orliki, gdzie ta baza sportowa właśnie była pożądana, jest to na przykład osiedle Wenedów, Jamno na przykład, osiedle Unii Europejskiej i one są administrowane przez Zarząd Obiektów Sportowych. To tak tytułem wstępu, a teraz wracając do pana pytania, jakie zadanie ma orlik, czy tylko funkcję sportową. Przede wszystkim najważniejszą funkcję sportową, żeby te dzieci, ale nie tylko dzieci, bo to jest skierowane do każdej grupy społecznej, chodzi, żeby te dzieci uspartawiać, całą tą młodzież, społeczeństwo Polski uspartawiać, żeby rekreacyjnie spędzali wolny czas. Ale drugą bardzo ważną rzeczą, moim zdaniem, i także autorów tych projektów, była integracja społeczna, integracja środowiska lokalnego i nie tylko. I wydaje mi się, że te dwie funkcje takie najważniejsze, czyli dbamy o zdrowie i integrujemy się społecznie, te orliki, czy koszalińskie, czy nawet tutaj na ogół krajowe, swoją rolę spełniają. Więc z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że dla mnie orliki można rozpatrywać dwupłaszczyznowo. Z jednej strony należy się na pewno zgodzić z panem Tałajem, że orliki miały poprawić tą integrację społeczną, więc można je postrzegać jako miejsce spotkań, boiska sportowe dla wielu pokoleń, które są ogólnodostępne, ale z drugiej strony
środki finansowe, które zostały spożytkowane na wykonanie tych orlików, powodują, że jest to baza w pełni profesjonalna, jest to nowoczesna infrastruktura i wydaje mi się nawet, że nazwa Orlik jest tutaj nieprzypadkowa. Młodzi adepci przede wszystkim piłki nożnej mają w końcu miejsce, w którym mogą trenować w normalnych, cywilizowanych warunkach, co też powinno przełożyć się na późniejsze wyniki sportowe, nawiązujące do oczywiście złotych czasów piłki nożnej w Polsce, czyli do lat 70., do Orłów Górskiego. Z tym, że tak jak również tutaj pan Tałaj powiedział, Orliki to nie tylko boiska piłkarskie, to również boiska przeznaczone do gry w koszykówkę, w siatkówkę czy też w piłkę ręczną. Natomiast można zauważyć gołym okiem, kto pojawia się na Orlikach, że przede wszystkim no, one spełniają tą funkcję piłkarską. Prowadzone są na nich dodatkowe zajęcia dla młodzieży. W Koszalinie akurat to się w dużej mierze sprawdza, ponieważ funkcjonuje tutaj akademia piłkarska. Stąd też co do zasady założenia Orlika wydaje mi się, że są spełnione. Mamy jakieś podstawy dotyczące tego, jak funkcjonują orliki, kto z nich korzysta i przede wszystkim jak one funkcjonują na przestrzeni nie tylko Koszalina, ale całego kraju, ponieważ nasz model koszyński nie różni się tak naprawdę niczym, jak zachowuje się młodzież, czy to w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie, czy w Krakowie. Te orliki mają służyć przede wszystkim kształceniu młodzieży, ale młodzież sama siebie kształcić siebie nie będzie. Tutaj pytanie o animatorów. To nie będzie pytanie, kto według Państwa powinien być animatorem, tylko jak według Państwa powinien między innymi wyglądać proces rekrutowania takich osób, które zajmują się młodzieżą. Czy to powinny być osoby z przypadku, które tylko deklarują, że lubią grać w piłkę nożną, czy to powinni być na przykład profesjonalni trenerzy lub nauczyciele WF-u, którzy ze sportem są związani na co dzień. Zacznijmy tym razem od lewej strony. Sądzę, że jeżeli chodzi o rekrutację, to w moim przekonaniu powinien to być proces fachowy, czyli jednak animatorem powinien być człowiek, który jest przygotowany do tego zawodowo, jest kompetentny, posiada odpowiednie wykształcenie, ze sportem ma do czynienia nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Uważam, że tylko odpowiednie przygotowanie animatora pozwoli na odpowiednią selekcję no, tych najbardziej utalentowanych sportowców. Więc w moim przekonaniu osoby, które ze sportem nie mają wiele do czynienia, w żadnym wypadku nie powinny sprawować funkcji animatora. Ja tu się zgadzam z przedmówcą. Wiadomo, że animator musi mieć kwalifikacje, bądź trenerskie, bądź być nauczycielem wychowania fizycznego, ale przede wszystkim i też bardzo ważny nacisk tutaj w szczególności kładzie kierownictwo tutaj Orlika w Koszalinie na pedagoga, bo bardzo ważną kwestią jest właśnie tutaj podejście pedagogiczne, gdyż wiadomo, są to grupy nieformalne, czyli przychodzi z młodzież, której też do końca nie znamy, bo wiadomo, nie jest to szkoła, placówka, z którą mamy do czynienia codziennie, jest to obiekt otwarty i tutaj ważny aspekt, nie tylko jeśli chodzi o kwalifikacje sportowe, stricto nauki czy doskonalenia danych elementów technicznych w sporcie, ale także ta rola pedagoga jest bardzo ważna i wydaje mi się, że te dwa aspekty muszą być brane pod uwagę, jeśli chodzi o zatrudnienie animatorów na Orliku. Jeżeli chodzi o animatora, przede wszystkim osoba po studiach związanych z wychowaniem fizycznym, czyli AWF, z praktyką właśnie nauczycielską. Po ukończeniu, w zależności od tego, jeżeli to ma być, nie wiem, animator, który stricto stawia tylko i wyłącznie na piłkę nożną, no to jakąś tą klasę trenerską potrzebną do tego, żeby wyłapywać te tak zwane talenty. Chociaż umówmy się, Orliki nam tego tak nie pokażą, bo to dziecko w wieku tam 10 lat nie wiadomo, co będzie w wieku 18 robiło. Ale tutaj jeszcze zwróciłbym na to, dlaczego takie osoby? Ze względu na to, że nie kładziemy nacisku na to, żeby pokazać, jak korzystać z tych boisk. Proste zadanie. Możemy pójść teraz na Orlika, puszczamy nową grupę, zobaczymy, co zrobią. Czy oni zrobią odpowiednią rozgrzewkę? Nie. Oni pójdą od razu kopać tą piłkę, ile wlezie i zaczynają grać.
Tutaj animator jest od tego, żeby pokazać, ukierunkować i przede wszystkim nauczyć, jak powinno profesjonalnie się podchodzić do tego, jak korzystać z tych boisk. Odpowiednia rozgrzewka po to, żeby nie było kontuzji, bo to się tak mówi, no fajne już, to nie jest nawierzchnia, jak to się mówi, asfaltowa. Mamy już tą trawę gumowaną, ale to i tak bez rozgrzewki, bez odpowiedniego przygotowania do nawet takiej zabawy, jak to się mówi, mecz między kolegami, na to też powinien być brany nacisk, a znając życie, raczej to nie jest brane pod uwagę. Ja nic tutaj nowego chyba nie dodam, to co koledzy powiedzieli, to jest w sumie wszystko słuszne i prawdziwe, bo boje skorzystają z tych orlików, korzystają z zorganizowane grupy, wtedy kiedy przychodzi grupa pod kierunkiem trenera, no to wiadomo, że animator wtedy jest tylko od przypilnowania czy zachowania porządku i tak dalej, bo w tym okresie prowadzi te zajęcia ukierunkowane, czy to jest z piłki takiej czy innej, osoba odpowiedzialna za grupę. Podobna sytuacja jest jak ze szkoły nauczyciel. Natomiast animatorzy, ich główne zadanie jest wtedy, kiedy nie przychodzą te główne zorganizowane grupy pod opieką, pod kierunkiem, żeby mógł tutaj włączyć właśnie do jakichś zajęć, do ćwiczeń, do zabaw te osoby, które w danej chwili są, ale jednocześnie, żeby to było zorganizowane, żeby było fachowo, żeby nie powstawały kontuzje, żeby znał się na tym. I takie główne zadania animatora, jeszcze raz powtarzam, te grupy, które są zorganizowane, przychodzą ze swoimi opiekunami, ze swoimi trenerami, mają pewien cykl zająć, pewien plan zająć, to co chcą zrobić, natomiast animator z jednej strony nauka czegoś, a z drugiej strony zabawa, tylko żeby to była bezpieczna zabawa i dlatego muszą być to ludzie przygotowani i potrafiący dojść do tego malucha, do tego szkraba, do osób poważnych, do osób takich, które niejednokrotnie chciałyby też przyjść i wyżyć się na tym, bo takie grupy też się zdarzają. Także jest to ważna rola i musi mieć przygotowanie i pedagogiczne, i czysto tutaj pod względem sportowym. Są to ważne osoby, dlatego powinny być przyjmowane czy selekcjonowane takie osoby, które rzeczywiście tam się nadają, a z tym bywa różnie. Bo z tym bywa różnie, bo i na terenie Koszalina też wiemy, że nie jest tak w 100%. Pracą jest ciężko, pracę jest bardzo ciężko dostać, obojętnie jaką, ale i pracę też jest trudno dostać na orliku. No dostają te osoby, które no, nie zawsze, inaczej powiem, niejednokrotnie osoby, które by się bardziej nadawały, no tej pracy nie dostają. Ale rola animatora jest naprawdę bardzo duża. Wszyscy panowie zgodzili się, że orliki są potrzebne i jak najbardziej, że tak powiem, społeczeństwo potrzebuje ich. Jednak są pewne problemy, jak już tutaj panowie powiedzieli o animatorach, ale także o zapleczu. Czy nie mają panowie wrażenia, że orliki mogą być troszeczkę taką szansą niewykorzystaną na rozwój sportu? Poproszę pana Tałaja. No ja z tą tezą się nie zgodzę, gdyż mówimy o koszalińskich orlikach, to naprawdę baza jest wyśmienita. Zawodnicy bądź grupy nieformalne korzystają z szatni, są prysznice, czyli te sanitariaty są na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o nawierzchnię tutaj, to wiadomo, tu już z przedmówcy też mówili, że jest na bardzo wysokim także standardzie. Dlatego wydaje mi się, że ten program, to są szanse wykorzystane. Jeśli chodzi o Koszalin na przykład, to też bardzo ważnym aspektem jest to, że zarówno grupy zorganizowane, jak i grupy nieformalne mają swój czas na zajęcia. Tak kierownictwo Orlików tymczasem dysponuje, że grupy treningowe, czy to Gwardii Koszalin w szczególności, czy Bałtyku, czy bądź Akademii, trenują o jakichś określonych godzinach, ale później ten orlik jest otwarty, ogólnodostępny dla tych grup nieformalnych. Powiem tylko, że mam kontakt także z kolegą animatorem z Gdańska, gdzie tam problem istnieje, a mianowicie te grupy zorganizowane orlik zajmują od godziny 14:15 do 21:00. I tutaj, jeśli chodzi o tą inwestycję, to tu jest problem i trzeba się nad tym zastanowić, żeby te dzieci, które
nie chcą trenować wyczynowo, bądź nie chcą być ukierunkowane w danej dyscyplinie sportu, mogły korzystać właśnie z tych obiektów rekreacyjnie. I w tym widział problem, a jeśli chodzi o zaplecze, naprawdę to są, zapraszam zresztą każdego na Orlik, już 20 czerwca, bo organizuję razem z panem Jarosławem Piotrowskim kolejny turniej na Orliku. Państwo sami naocznie przekonają się, jaką bazą i kompleksem nasze Orliki Koszańskie dysponują. Dziękujemy bardzo. I poprosimy pana Mariusza. Trzeba rozgraniczyć, o co nam chodzi, jeżeli mówimy o zapleczu technicznym, czy mówimy, właśnie, czy mówimy tutaj o właśnie szatniach, sanitariatach, magazynach, czy mówimy też o boiskach, czy tam, nie wiem, oświetleniu, które też funkcjonuje na tym boisku. Bo jeżeli mówimy o całości jako infrastrukturze technicznej, to trzeba wziąć pod uwagę, że no, animator powinien się zajmować dziećmi. Nie jego rolą jest chodzić, włączać światło, wyłączać, sprawdzać, czy tam zimna woda, czy ciepła leci, czy tam coś w gniazdku się dzieje. On jest tak zwanym też i konserwatorem nieraz. To jest trochę chore z mojego punktu widzenia. Nie wiem, jak to jest, jak to się mówi, przez ZOS czy przez szkoły sprawdzane, ale animator powinien się zajmować tylko i wyłącznie tym, żeby te dzieci korzystały. Jeżeli przychodzą grupy formalne na daną godzinę, zajmują przede wszystkim boiska piłkarskie, mamy te inne boiska, gdzie tam animator powinien te dzieci też, bo to nie tylko samo, nie chodzi tutaj tylko o grę w piłkę nożną. Jest potrzebny ruch, czyli wystarczy pograć w koszykówkę, nie wiem, pomysł na zabawę, na to wszystko. I wtedy te boiska będziemy mieli wykorzystane. A jeżeli chodzi o szatnie i tak dalej, to jest naprawdę póki co jest to wszystko na wysokim poziomie. Jeżeli my, korzystający z tych dobrodziejstw, które mamy, będziemy o to dbali, no to te szatnie będzie trzeba tylko raz na jakiś czas odświeżyć, wymienić ewentualnie jakieś gniazdka i żarówki, tak? Ale jeżeli nie będziemy o to dbali, bo trzeba to wziąć pod uwagę, my, podatnicy miasta Koszalina czy całej Polski, my generalnie zrzucaliśmy się na te orliki, tak? 2604 orliki, to jest prawie miliard złotych. Tyle poszło na te orliki. Nie mamy świadomości, ani z czym i później się robią problemy. Tak, jeżeli będziemy o to dbali, czuć, że jesteśmy, jak to się mówi, współwłaścicielami tych orlików, a to trzeba też, animator musi też przekazywać dzieciom czy młodzieży, która z tego korzysta, to będzie wszystko okej. Okay. No to są nowe obiekty, nowe urządzenia. One jeszcze w tej chwili nie wymagają jakichś napraw czy wielkich przeglądów. Tak jak tu koledzy wspomnieli, że o ile nie ma tam wandalizmu, czy nie ma osób, które no, zajmują się czymś, aby tak zwanym psuciem, no to jest to wszystko na tę chwilę jeszcze na tyle sprawne, że kłopotów większych nie ma. No nie wiem, tutaj bym polemizował z kolegą odnośnie drugiej osoby zatrudniania. Ja nie mówię o zatrudnieniu drugiej osoby. No bo jest taka sytuacja, że no jak przychodzi na Orlik, to wiadomo, że musi włączyć czy światła, czy pozamykać, czy sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. To jest fakt. Z tym, że w czasie zajęć, w czasie ćwiczeń, no mogą pewne rzeczy też się tam dziać, no ale jeszcze raz zaznaczam, że gdyby miał to być ktoś jeszcze, to dodatkowe koszty z tym związane, a wiadomo, że tych pieniędzy nigdzie nie jest za dużo. Ja chciałbym zwrócić może jeszcze uwagę na jedną, no w Koszalinie tak, w takich dawnych czasach mówiło się, dzięki Bozie i partii, że one powstały, że tyle powstało tych obiektów, ale powstały obiekty Orliki, z tym, że no, troszeczkę zapominamy też o bazie czysto sportowej, bo weźmy przykład Gwardii Koszalińskiej, obiekty, no od wielu lat aż się proszę, żeby tam powstało właśnie boisko o sztucznej nawierzchni. W poprzedniej kampanii byłem na spotkaniu z kandydatami ze wszystkich partii, czterech kandydatów na prezydenta i każda jedna osoba, każdy kandydat wprost gwarantował, że na stadionie Gwardii powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią, podobnie jak na Bałtyku. No, mija 4 lata i nic się w tym kierunku nie zrobiło. No, obiekty Gwardii są w złym stanie, a tylko trzeba być
pełnym uznania tym osobom, które zajmują się murawą, bo to jest chyba ewenement w skali kraju, gdzie nie było robione żadnej nawierzchni, a murawa jest w tak bardzo dobrym stanie. Także jeszcze raz powtarzam, że bardzo dobrze, że w Koszalinie pobudowały się, zostały pobudowane orliki, że powstała hala widowiskowo-sportowa, ale obiekty gwardii są zapuszczone, zaniedbane i trzeba przyznać, że przez obecne władze chyba te obiekty niezbyt kochane. Ja nie do końca mogę zgodzić się z przedmówcami, bo mam pewne wątpliwości co do bieżącej konserwacji orlików. Sam często na tych orlikach gram w piłkę i zauważyłem już pewne uszczerbki, pomimo tego, że to są obiekty nowe. Uszczerbki, które pojawiły się jakiś czas temu, a do dnia dzisiejszego nie zostały usunięte. Za przykład można by chociażby podać szkoła 18. Boisko, 18 również, ale boisko w Jamie, gdzie z zaplecza sanitarnego odpada tynk, czy chociażby przy szkole podstawowej numer 4 na ulicy Podgórnej zniszczone są drzwi od toalety, które do dzisiaj również nie zostały wymienione. Ponadto dwukrotnie w wakacje wraz ze znajomymi chciałem pograć piłkę na orliku przy szkole podstawowej numer 10. To był weekend. Dwukrotnie orlik był o godzinie około 11 zamknięty. Raz w sobotę, raz w niedzielę. Więc na pewno orliki co do zasady to jest inwestycja udana. Natomiast bieżące zarządzanie, bieżące konserwacja no pozostawia może niewiele do życzenia, natomiast no są pewne niuanse, na które należałoby zwrócić uwagę. Ponadto trzeba też rozgraniczyć orliki, które tutaj na naszym lokalnym podwórku w Koszalinie zarządzane są przez ZOS, od orlików, które podlegają pod szkoły. I te orliki, które podlegają pod szkoły, z nimi jest troszeczkę gorsza sytuacja, ponieważ szkoły uczyniły z nich sobie dobre źródło dochodu i te orliki, podobnie jak hale przy szkołach, są w głównej mierze wynajmowane dla podmiotów zewnętrznych, co też powoduje, że ich dostępność dla powiedzmy lokalnej społeczności jest w dużym stopniu ograniczona. Panowie pewnie jeszcze pamiętają czasy, gdy to było niedawno, ale gdy byli Państwo młodzi, to wychodzili Państwo na dwór, a potem na nadal młodzi jesteście. Ja już jestem stary. Tylko mówię, że to było całkiem niedawno. Wychodzili Państwo na dwór, tych boisk nie było. Były najczęściej jakieś trawy wykopane albo pełne kurzu, jak było niedawno też na Podgórnej jedno z boisk, które też zostało zmienione na plac. Młodzież jakoś dawała sobie wtedy radę. Teraz jest ponad 2000 orlików. Jak Państwo uważają, Panowie uważają, czy te orliki rzeczywiście są użytkowane tak, jak być powinny? Czyli czy młodzież korzysta z tych orlików i czy jest taka w mentalności ich jakaś zmiana w postaci odchodzimy od komputerów i wracamy do tego, co robili nasi rodzice, nasi ojcowie, którzy gdzieś tam od razu po szkole, cytując, szli chardać w gałę i razem integrować się w swojej małej społeczności. Czy młodzież korzysta z tej szansy, którą zaprezentowali właśnie ich to starsze pokolenie? Od pana Tałaja. To na początku może odniosę się jeszcze tutaj do moich przedmówców, a mianowicie tutaj była rozmowa, że jest animator, a nie ma konserwatora albo animator w jednym. No tutaj troszeczkę sprostuję Mariusza, bo może akurat nie wie, ale na koszalińskich orlikach zarządzanych przez Zarząd Obiektów Sportowych są animatorzy i jest osobna osoba od spraw tych tutaj bieżących remontów, tych drobnych, czyli konserwator. Animator jako trener, jako pedagog powinien zajmować się tutaj trenowaniem bądź zajęciem czasu młodzieży, a konserwator odbanie obiektu. A jeśli chodzi o szatnie, to właśnie powiedziałem, to jest ważna rola pedagoga, żeby właśnie tłumaczyć, rozmawiać i pokazywać, jak trzeba szanować nasze dobro, bo tu się zgodzę, akurat dobro wspólne. Jeśli chodzi teraz o młodzież, no wiadomo, w dobie komputerów, w dobie wielu programów telewizyjnych i czyhających różnych niebezpieczeństw dla młodzieży, bardzo ciężko jest teraz młodzież bądź dzieci
do tego sportu, czy do tego ruchu namówić. I tutaj bardzo ważna rola jest właśnie animatora sportowego, który tą młodzież zachęci. To, tak jak pan wspomniał, że kiedyś się grało w popularną gałę na boisku i sąsiad z bloku ganiał z kijem od szczotki, bo deptali trawnik. Teraz są piękne obiekty, ale uwierzcie mi państwo, zapraszam na taką przejażdżkę, no, jak będzie ładna pogoda, na przejażdżkę rowerem po naszych Orlikach. Naprawdę ta młodzież ćwiczy, bawi się, integruje, ale to jak mówię, zależy wszystko od animatora, który tą młodzież skupia, tą, którą naucza, no i którą po części także współwychowuje. I wydaje mi się, że ta rola animatora to jest nadrzędną sprawą, jeśli chodzi o asymilację tą grupy społecznej. Dziękuję. Panie trenerze. No, jest to słuszne, bo obojętnie jaką działalność się prowadzi, jak jest osoba prowadząca, dobrze potrafi zorganizować, to potrafi stworzyć, czy chór, czy jakiś. Tam, gdzie jest dobry animator, tam, gdzie jest dobra osoba, tam, gdzie osoba potrafi w dobry zachęcić, dać przykład, sposób, to tam są i chętni, i tam są efekty. To jest tak jak w klubach piłkarskich, jak w klubach sportowych. Jak jest dobry trener judo, czy koszykówki, czy piłki ręcznej, czy nożnej, to ma nadmiar tych dzieci. Natomiast jak nie ma odpowiedniego podejścia, no to poszukuje, bo brakuje mu do zajęć i brakuje mu do wystawienia jakichś tam zespołów czy ekip na poszczególne jakieś zawody. Na pewno kiedyś było inaczej, bo nie było tych boisk, ale była inna młodzież. Ja niejednokrotnie, czy ze swoimi dziećmi, choć one już też mają swoje lata, jak opowiadam i mówię, jak było kiedyś, no to a co ty tam, tata, mówisz, to jest nieprawda, to jest trudno do wyobrażenia. Zresztą na tych słynnych deptakach wiele osób się wychowało. No, przykład mamy najważniejszej osoby w kraju, która była na deptaku wychowana i teraz wyjechała do Brukseli. Także tam się kształtowały charaktery i na pewno inna młodzież jest obecna, inna młodzież była ileś tam lat wstecz. Obecna młodzież ma praktycznie pod nos podane, może nie we wszystkich rodzinach, bo na pewno zamożność jest różnych rodzin różna, ale podejście jest na pewno inne i jeszcze raz powtarzam, dużo zależy od osoby prowadzącej. Jak osoba prowadząca potrafi przyciągnąć, to i coś się na tym dzieje. To nie muszą być tylko zawody sportowe, to mogą być jakieś festyny, niefestyny, rekreacyjne, zabawowe, organizowane. To wtedy lgną dzieci. Z odpowiedzią na pytanie, czy młodzież wykorzysta szansę, którą dała im wybudowanie Orlików. Uważam, że należałoby się wstrzymać jeszcze dobrych kilka lat, poczekać na efekty, jakie to przyniesie. Myślę, że najlepszym przykładem jest tutaj są tutaj Niemcy, którzy po przegranych Mistrzostwach Świata w 1998 roku w piłce nożnej postanowili zupełnie zreorganizować szkolenie młodzieży. Otworzyli na terenie swojego kraju kilkaset profesjonalnych akademii piłkarskich. No i efekty po kilkunastu latach są widoczne gołym okiem. Niemcy aktualnie są mistrzem świata. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że powstanie samej bazy, wybudowanie Orlików nie jest jeszcze rozwiązaniem problemu, nie jest drogą do sukcesu, jeżeli tutaj skłaniamy się ku sportowi profesjonalnemu. W dalszym ciągu u nas w kraju, w żadnej dyscyplinie sportowej, w żadnej grze zespołowej nie ma jednolitego systemu szkolenia. Hucznie było zapowiadane, że takie kompendium powstanie wraz z nowymi władzami w PZPN-ie. Do dzisiaj takiego dokumentu nie ma i nie słychać, aby miał powstać. No jest już. No oficjalnie jeszcze takiego dokumentu nie ma. Zresztą czy animatorzy zostali z takim dokumentem zapoznani? To jest jeszcze inna kwestia. Poza tym należy zwrócić uwagę, że tak jak wcześniej wspomniano, Orliki to nie tylko boiska piłkarskie, ale również boiska do siatkówki, do koszykówki.
I teraz pytanie, czy jedna osoba, jeden animator jest w stanie w kompetentny sposób poprowadzić różne grupy w różnych dyscyplinach sportowych. I z tym myślę, że jest zasadniczy problem. Jeżeli orliki oczywiście są wykorzystywane przez kluby piłkarskie, kluby koszykarskie, przez akademię piłkarską, no to problem nie istnieje. Natomiast w przypadku, kiedy animator ma zająć się profesjonalną obsługą kilku grup, to uważam, że jest to niemożliwe, choćby był jak najlepiej wykształcony. Ale jeszcze, o ile mogę dodać tutaj do wypowiedzi kolegi, no, uważam, że rola animatora nie jest taka, żeby szkolił młodzież czy z koszykówki, czy z piłki nożnej, czy z piłki ręcznej. Te grupy przychodzą, jeszcze raz zaznaczam, przychodzą ze swoimi opiekunami, ze swoimi trenerami w określonych godzinach i oni tam prowadzą zajęcia czysto w danej dyscyplinie sportu. Natomiast animator w głównej mierze ma zająć się tymi osobami poza tymi grupami zorganizowanymi, a nie być przykładowo trenerem piłki nożnej czy trenerem koszykówki, bo to nie jest jego główne zadanie, żeby on wychowywał nam tutaj Leszków Dolińskich czy Leszków Pałków, bo nie takie jego po prostu jest zadanie. Właśnie powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem na początku. Animator ma odciągnąć dzieci, młodzież od komputerów. To nie jest trener. Na to potrzeba skończyć studia, odpowiednie szkolenia, żeby mieć klasę trenerską, żeby szkolić i próbować wydobyć te perełki, czy wyszkolić ich tak, żeby był może następca Dejny lub kogoś innego, albo Lewandowskiego, jeżeli patrzymy teraz to, co się dzieje w naszej piłce nożnej. I to było jest podstawowe zadanie orników. Tutaj nie szukajmy teraz klubów. Kluby przychodzą, mają swoich trenerów klasy drugiej, klasy pierwszej i oni według swojego planu działają. I to jest robione. Animator, to możemy mówić teraz, czy jak on działa. Jeżeli nie jest kreatywny i nie ma pomysłu, nie odciągnie dzieci od komputerów. Nawet jak nie wiem, jaki byłby super, też jest jakiś tam procent dzieci, które i tak zostaną, będą tym zainteresowane. Tak? Popatrzmy, co się dzieje na lekcjach WF-u. Tak? Ile dzieci przynosi zwolnień z WF-u? Tu jest problem i też tutaj patrząc WF-iści też nie do końca, jak to się mówi, no, mogą sobie z tym poradzić. Tak? Jest to tam prośba do rodziców i tak dalej, na tym się to kończy. I animator, jeżeli nie będzie kreatywny, nie wiem, nie będzie jakiegoś może opracowanego planu właśnie też dla animatorów, spotkań, wymian i tak dalej, spostrzeżeń na to, żeby przyciągać młodzież poprzez to, że się organizuje jakieś fajne zawody, nie wiem, zabawy, gry i tak dalej, to w ten sposób jeden drugiemu powie, że a, było fajnie i może w ten sposób jedno dziecko drugie pociągnie od tego komputer. I na tym się powinniśmy skupić. Można jeszcze słowo? Proszę Państwa, my tu mówimy o dzieci i młodzieży, ale chciałbym też powiedzieć o ludziach starszych, mówię, bo z Orlika wiadomo, że korzysta w szczególności głównie młodzież szkolna, ale także są grupy nieformalne, gdzie korzystają nawet seniorzy. Ja jestem akurat animatorem na Unii Europejskiej i jest taka grupa nieformalna siatkówki, którzy spotykają się dwa razy w tygodniu. Ja mi rozkładam sprzęt sportowy i tam osoby, które mają naście lat, grają i po prostu prowadzą zdrowy tryb życia. I ktoś mądry kiedyś powiedział, że zainwestowana jedna złotówka to jest zaoszczędzenie na służbie zdrowia 3 złote. I to jest coś w tym jest. Czyli dbajmy o społeczeństwo, nie tylko najmłodsze czy młode, ale także o całe społeczeństwo, żeby ruszało się, żeby aktywnie spędzało ten czas wolny, nie przed telewizorem, na kanapie, z butelką bądź z jakimś kolokwialnym drinkiem, a żeby wyszło na spacer. Jest popularne w Koszalinie Nordic Walking, popularne bieganie, jest teraz kawał roboty, robią animatorzy, nie tylko mówię na orlikach, ale także biegania. Powstają ścieżki nowe, rowerowe. Ja wracając wieczorem z pracy bądź tu ze spotkań, widzę pełno osób biegających. Zrobiła się taka moda, takie trendy na sportowe spędzanie wolnego czasu. Życia. Sportowego trybu życia, dokładnie. I w tym kierunku wydaje mi się, te orliki też powstały, że mają tym dzieciom, młodzieży, ale całym lokalnemu społeczeństwu zagwarantować fajną bazę, żeby się integrować i zdrowo spędzać czas. Dziękuję. Możemy się zgodzić, że orliki są potrzebne, powinniśmy dbać, bo to jest nasze dobro, dobro wszystkich obywateli i jak najbardziej są one potrzebne i powinniśmy rozwijać tutaj całą infrastrukturę. Myślę, że tutaj możemy już skończyć dyskusję z naszymi gośćmi i
zaprosić Państwa do przedstawienia poglądów na temat orlików i ich funkcjonowania. I czy spotkają się Państwo z naszymi gośćmi, albo może mają Państwo coś do dodania, albo pytania do ekspertów. Chcemy się przede wszystkim dowiedzieć od Państwa, jakie są Państwa praktyki związane z korzystania z orlików. Czy te orliki służą temu, by nie tylko młodzież, ale i dorośli byli? Dobry wniosek, pan radny Tałaj powiedział, że te orliki mają nie służyć tylko i wyłącznie młodzieży, ale również całemu społeczeństwu, które powinno się aktywizować społecznie i dbać o ten rozwój tego zdrowia i ducha społecznego wśród społeczeństwa. Jakie są Państwa doświadczenia związane z orlikami i czy widać jakieś efekty w postaci tego, że młodzież chętniej wraca po takiej pracy z Państwem właśnie na orliki, niż wraca do domów zniechęcona? Mam niewielkie doświadczenie, powiem 2 lata, tak jak i orliki w Koszalinie. Wszyscy uczymy się zarządzania, pewnych rozwiązań, organizowania zajęć na orlikach. Spostrzeżenia są tutaj w dyskusji, wiązało się coś takiego jak wykształcenie animatora, czy przygotowanie jego osobiście do wykonywania zadań, które tam ma, bo ma pewien zakres zadań, który powinien wykonywać na tym obiekcie. Mówią też o pracy animatora, konserwatora, akurat my jesteśmy w komfortowej sytuacji w zarządzie obiektów sportowych, ponieważ mamy konserwatora i mamy animatora. Proszę Państwa, ten konserwator nie pracuje długo, bo pracuje 2 godziny dziennie, więc otwiera, sprząta, zamyka, sprząta i właściwie na nim jego zadanie się kończy. Większe prace, wiadomo, tak jak tam ściana na Podgórnej, znam ten temat, na Wianie, jest źle zrobiona izolacja w budynku, to wszystko podlega jakby remontom gwarancyjnym, żeby była też pełna świadomość, że jako zarządca, czy jako zarządzająca szkoła tym obiektem właściwie nie ma w tym wielkiego udziału, ponieważ inspektorzy zatrudnieni w Urzędzie Miasta nadzorują to i są właścicielami tych obiektów i oni są odpowiedzialni za te grube remonty, także to jest pełna świadomość. Wykształcenie animatora. Ja uważam, że animatorzy, zgadzam się z tym, ja z początku też tak myślałem, też tak jak panowie analizowałem to. Powinien to być nauczyciel, powinien być to z wykształceniem po Akademii Wychowania Fizycznego najlepiej, żeby miał jeszcze uprawnienia trenerskie w jakimś kierunku, żeby była rewelacja, no i staż gdzieś w szkole, ponieważ wie jak pracować z dziećmi. Ale reasumując 2 lata mojego doświadczenia, stwierdziłem, że większy pożytek jest osób, które już gdzieś działały w klubie, prowadziły grupy dziecięce i wcale nie muszą być po Akademii Wychowania Fizycznego. Wystarczy, że są instruktorami w jakiejś dyscyplinie, nawet rekreacji, bo mam świetnych, naprawdę świetnych animatorów, którzy nie mają niższego wykształcenia i nie są nauczycielami wychowania fizycznego. Tutaj pana Waldemara Sołka, Leszka Pałki przykład. To są świetni animatorzy, których będę zawsze bronił, mimo że mam wiele ataków w kontekście tych osób. Ale i będę serceniem i myślę, że będę trzymał to, że są zatrudnienia koszalińskich orlika. Jeżeli chodzi, tutaj dobrze, że Sebastian, bo już się tak trochę przeraziłem, tak jak wszyscy wypowiadaliście na temat, że tylko dzieci powinny korzystać. Właściwie o dzieciach się tylko mówiło o orlikach. No ja tutaj ze swojego spostrzeżenia choćby nawet i z obserwacji wynika to, że powinniśmy wręcz włączać do tej działalności osoby rodziców, tak? Rodziców, dziadków, żeby wszyscy na tym obiekcie żyli, byli, integrowali się. Ponieważ, no, tak jak przykład Waldka Sołka, świetne festyny, świetne zabawy dorosłych z dziećmi. Rewelacyjne, naprawdę po 100-150 osób potrafi przyjść na orlik i potrafi całe rodziny powinny się bawić. I to prawie co tydzień. Można na Wenedów się udać, można zobaczyć zdjęcia na Facebooku, no przecież tego jest masa. Integruje, robi pieniądze, bo nawet nie wiem skąd on czerpie, bo tu ze schody, tu coś tam biega, lata, prosi, naprawdę coś niesamowitego. Też bez wyższego wykształcenia, to podkreślam. Także znacząca sprawa. Jeszcze miałem taką sytuację, chciałem poruszyć to, że ilość animatorów na orliku. No czym właśnie tak jak powiedzieliście Państwo, bo jednym zmienne to były opinie, odnośnie, no wiem, co powinien robić, jaki zakres działania powinien być tego animatora, czy on powinien szkolić, czy on powinien właściwie organizować tą zabawę. No ja z początku słyszę o rozgrzewkach prowadzonych na orliku. Myślicie Państwo, że jakbyśmy wprowadzili na orlikach przez animatora obowiązkowo, na przykład rozgrzewkę przed każdymi zajęciami, bo inaczej dzieci nie zaczęły grać w kosza albo w nogę, to byśmy mieli te dzieci na orliku? Ja myślę, że nie, wbrew pozorom, jakbyśmy wprowadzili wojsko na orliki, to wielkiego pożytku by to nie wniosło, lecz odwrotnie. Dzieci muszą mieć właściwie luz, tak? Luz, ale trzeba nad nimi panować, no bo trzeba też kierować, nie można puścić w samopas. Ale jak pan idzie biegać, uprawiać sport, rozgrzewkę pan prowadzi?
Później. Zazwyczaj czy pan prowadzi rozmowy? No właśnie, dokładnie o tym właśnie mówię. W moim wieku rzadko. No dobrze, okej. Ale tu mówimy, akurat bo chodzi o dzieciaki i o młodzieży, nie? Nauczyć pewnego nawyku, bo to o to chodzi, nic więcej. Ja nie mówiłem jakimś, nie wiem, profesjonalny. Chodzi o wpojenie pewnych zasad funkcjonowania, tak? I korzystania. Chciałbym, żeby to wszyscy tak dotarło. Nie, ale bo to jest debata. Ktoś będzie chciał sobie podporządkować tę młodzież, to przestanie chodzić na reliki i wróci z powrotem do miejsc, w których wcześniej byli chodźcowie i tam między boiskami, między blokami będą grać w piłkę nożną, bo to im się będzie bardziej wiązało z wolnością. I tutaj od razu panowie nasunęli mi właśnie takie pytanie, gdzie jest ta granica roli animatora? Czy animator powinien właśnie być osobą, która kieruje, mówi, jak mają grać, jak mają trenować i ma być odpowiedzialny za wychowanie tej młodzieży? Czy właśnie ma być osobą, która jest raczej partnerem dla tej młodzieży i wskazuje im drogę, w której mogli, do którą powinni podążyć? Tak naprawdę pytanie rzucam otwarte. Bardzo chętnie dowiem się od każdego z Państwa opinii na ten temat. Wydaje mi się, że jest ona ważna, ponieważ tak jak mówimy, Orlik to nie tylko boisko, a to przede wszystkim osoby, które na nim są, to jest też również zaplecze, ale i osoba, która dba o to wychowanie młodzieży. No to wydaje mi się, że animator, który prowadzi zajęcia, powinien być przede wszystkim autorytetem dla młodzieży i on tą granicę powinien wyznaczać. Jeżeli ma grupę zdyscyplinowaną, to tą granicę może mieć bardzo radykalną i będzie miał typową, tak jak nawet Umar już powiedział, przeprowadzi rozgrzewkę, przeprowadzi trening, nauczy, podoskonali, później zakończy grą właściwą, jeżeli będzie miał taką grupę. Jeżeli przyjdzie grupa z takim właśnie buntem i z taką wewnętrzną wolnością, to trzeba być właśnie partnerem. I tu właśnie ta rola pedagoga, trenera, pedagoga jest bardzo ważna. I ta granica przesuwa się w takie sfery bardziej już labilne, tak? Ale cały czas ten autorytet, czyli ten animator, te granice przestrzega. I wydaje mi się, do każdej grupy społecznej trzeba podchodzić zawsze, czy do każdego człowieka indywidualnie inaczej. I tu właśnie ta rola tego animatora jest naprawdę arcyważna. Bo to ta wiedza jest tutaj akurat przy tym układzie. No, dla tych osób, które są, jak zaznaczaliśmy, nie są grupami zorganizowanymi, które przychodzą indywidualnie, przychodzą z dziećmi, to trzeba mieć odpowiednie podejście. Trzeba przystosowywać i dostosowywać samego siebie do tych osób, które w danej chwili korzystają. Inaczej będzie rozmawiał i czy wskaże pewne jakieś tam uwagi do osób młodszych, czy które no, z jakąś tam grupą już są i co mają zamiar, że ewentualnie mają gdzieś tam się zebrali ulica na ulicy i chcieliby sobie w danej chwili rozegrać mecz, no to należałoby im tam wskazać, że no, czy dobrze było, żebyście jakoś tam drobną rozgrzewkę. No nie będzie interweniował znowu, jak przychodzi tata czy ktoś z wnuczkiem, żeby to na zasadzie musi być umiejętności, na zasadzie doświadczenia. Z pozoru wygląda to, że to jest prosta sprawa, że to jest prosta praca, że obojętnie kto tam może pracować, ale to trzeba mieć odpowiednie podejście do ludzi. Bo jeszcze raz zaznaczam. Kluby sportowe, które przychodzą, to jest ich inny cel, tam przychodzą zajęcia techniczne, szczególnie na tych obiektach, obojętnie jakaś dyscyplina, natomiast te grupy niezorganizowane, to tam trzeba mieć odpowiednie podejście, odpowiedni sposób dojścia do tych ludzi i porozmawiać, pożartować, pośmiać się i to ta rola jest i ta osoba jest naprawdę ważna. Przykład tutaj Sołka jest ze wszech miar udany i wskazany, bo to jest rzeczywiście człowiek z pasją, człowiek od wielu, wielu, wielu lat, który ma kontakt z dziećmi, ma kontakt z rodzicami. On to robi super, on to robi bardzo dobrze. Nie dosyć, że potrafi nawiązać z nimi kontakt, to jeszcze potrafi chodzić od znajomych do znajomych i żeby jeszcze te parę złotych wyciągnąć na wyjazdy, czy tam jak jeździł na te do Gdańska czy gdzieś. Nie ukrywam, że do mnie się też często pojawia takie osoby trzeba po prostu wspierać i cenić, i doceniać. Bo to nie sztuka przyjść być animatorem, otworzyć, fajkować, patrzeć na zegarek, czy to już wrzucić kiedy ja będzie. To trzeba być sercem i duszą z tymi ludźmi, którzy w danej chwili na obiekcie są. Ja może tak troszeczkę nieskromnie, ale proszę Państwa, jesteśmy w takim gronie
prawie niemalże rodzinnym, to się też pochwalę, bo jestem animatorem na Orliku Unii Europejskiej. I właśnie mówiłem o tych dwóch zadaniach, aspekcie sportowym i aspekcie integracyjnym społeczeństwo. I pracuję z kolegą Jarkiem Piotrowskim, notabene bardzo dobrym siatkarzem. Pracujemy na tym Orliku półtora roku i zadaliśmy sobie pytanie, co zrobić, żeby zintegrować tą młodzież, ale także i osoby starsze, tą lokalną społeczność. I tak sobie przeanalizowaliśmy, że trzeba robić przynajmniej raz w miesiącu jeden turniej, żeby to środowisko integrować. I minimum raz w miesiącu turniej. I proszę sobie wyobrazić, że zorganizowaliśmy już 23 turnieje, 20 września zapraszam na 24 turniej, ale żeby integrować to środowisko, zawsze zapraszamy na taki mecz specjalny o godzinie 16, różne środowiska, różne grupy. I grali z nami lekarze, grali radni, grały różnego rodzaju stowarzyszenia i to jest najfajniejsza integracja, bo wtedy ci ludzie poznają się, rozmawiają o swoich bolączkach, o swoich problemach, a nawet wychodzimy jeszcze naprzeciwko osobom teraz, 4 października, czyli na kolejny 25 turniej, zapraszamy Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. I będzie to takie nowum prawdopodobnie na terenie Koszalina. Zagramy mecz koszykówki pełnosprawni z niepełnosprawnymi i ten turniej będzie miał nazwę sportowo, integracja na sportowo. Żeby pokazać, że takie osoby też żyją wśród nas, są bardzo pełnowartościowi, inteligentni, mają poczucie humoru, jak każdy z nas, czy większość z nas. I naprawdę taka ta integracja środowiskowa jest bardzo ważnym elementem właśnie na tym Orliku. Jest to naprawdę, już nie patrzę przez pryzmat partyjny, czy to Platformy pomysł, czy Tuska, czy to wprowadzał Drzewiecki, ale pomysł, który naprawdę integruje wszystkie środowiska, no i po prostu, mówiąc po sportowemu, bomba. Bomba, która naprawdę jest fantastyczną rzeczą. Po jednej stronie Leszek Pałka i Waldemar Sowy, którzy nie są nauczycielami, nie są po wykształceniu wyższym, prężnie działają na Wenedów, ale drugi Orlik, który w Koszalinie jest zauważalny i może nawet lepiej działający, to jest właśnie dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, jest to Sebastian Tawaj i Jarosław Piotrowski. Także mamy te dwa bieguny, ale to są dwa najlepsze orliki, ja uważam, zdecydowanie w Koszalinie regularnie prężnie działające. No i animatorzy są najbardziej zaangażowani, bo to bezwzględnie. Z tym się musimy zgodzić. Ja myślę, że jeden z najsilniejszych ośrodków, jeżeli chodzi o koszykówkę uliczną, czyli skupiającą osoby, które trenują sobie gdzieś tam na dworze, na podwórku, nagle w Europie zaczynamy wieść prym. Oczywiście nie dorównamy Stanom Zjednoczonym Ameryki, które w streetballu są najlepsze i przypuszczam, że przez najbliższe lata tak będzie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, na każdym wielkim ośrodku jest po kilka wojsk streetballowych, a mało tego, są także klatki przy przystankach autobusowych i spotkałem się z taką sytuacją, mając znajomych ze Stanów Zjednoczonych, koszykarzy AZS-u Koszalin, że tam często bywa to na takiej zasadzie, że przy przystanku jest boisko, klatka do gry w siatkówkę, w koszykówkę uliczną i po prostu ludzie czekający na swój transport są kibicami. I tak budują tam potęgę koszykarską. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że do Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o koszykówkę, to możemy się wiele od nich uczyć. Natomiast myślę, że dzięki temu, że są Orliki, dzięki temu, że jest inne miejsce, którego nie wymieniliśmy, bo nie jest to obiekt wybudowany ze środków przeznaczonych na Orliki, ale dzięki Sportowej Dolinie widzimy, że w mieście coś się dzieje, że ludzie chcą aktywnie spędzać wolny czas. No i mam nadzieję, tak jak powiedział tutaj kolega, że efekty będziemy widzieli za kilka lat. A ważne jest to, aby na Orlikach pracowali przede wszystkim ludzie wykształceni, a nawet jeżeli tego wykształcenia nie mają, to ludzie z pasją. Z pasją. Tak, przede wszystkim pasja, bo pasja jest najważniejsza. Ktoś może mieć pasję i ktoś może realizować się świetnie z tymi dzieciakami. Natomiast opowiem taką jedną zabawną sytuację związaną z wspomnianym panem Sokiem, który według mnie to jest w ogóle król koszalińskich orlików, bo on jest na każdym wszędzie i robi rzeczy takie, które się w głowie nie mieszczą, no ale fajnie, że jest taki człowiek, bo dzieciaki go kochają. Natomiast ja będąc na Orliku na Wenedów, pojechałem tam ze swojego osiedla, bo na innych Orlikach nie było miejsca. No to był nasz problem, chcieliśmy sobie pograć w kosza, więc objechaliśmy całe miasto, trafiliśmy na Wenedów. Mieliśmy tylko dwa zespoły i na koniec pan Sołek zapytał się mnie, kto wygrał. Ja mówię, że koledzy. No to dostaliśmy dyplomy za pierwsze i drugie miejsce w turnieju. W nieoficjalnym turnieju tego i tego dnia organizator Waldemar Sołek. I mamy to do dziś. I jako dorośli ludzie cieszymy się i z przyjemnością będziemy na te Orliki wracali. Nie po te dyplomy, ale
po to, żeby spędzić aktywnie i miło czas, a po drugie, żeby przy okazji spotkać ludzi z pasją, której często młodym ludziom brakuje, bo jednak, no nie ukrywajmy, pokolenie Facebooka to jest coś strasznego. Teraz nawet oglądając dzieci na orlikach, to wszyscy mają pomarańczowe, czerwone, różowe buty, to już nie wnikam. Kiedyś to się zakładało halówki bądź normalne buty, w jakich się chodziło na co dzień i się szło, bo były takie, a nie inne warunki. Natomiast myślę, że kiedyś mogliśmy grać nieco ostrzej, to może pan Skórka to potwierdzi jako osoba ze środowiska piłkarskiego. Teraz tą młodzież częściej wszystko boli, natomiast mam nadzieję, że dzięki tym animatorom, którzy czasami są takie sytuacje, że dziecko mówi, mam coś oddrapane, idzie do animatora zgłosić. No to ja się cieszę, że animator taki powie chłopakowi, nic ci nie jest, iść graj dalej. I takie dziecko będzie mówi, żył. Iść grać dalej. Będę. To wystarczy czasami dziecku powiedzieć, że nic ci nie jest, iść grać dalej i te dzieciaki grają. Także ja się cieszę, że orlików jest tak wiele, bo zastanawiam się, czy w Koszalinie są jeszcze jakieś osiedla, miejsca, gdzie takich orlików brakuje. Rokosowo. Natomiast... Gdzie? Rokosowo. Tylko że na Rokosowie chyba jest o tyle dobrze, że można skorzystać z wojsk przyległych do Trójki. To jest ta różnica. Mamy, liczmy 11 czy tam 10 orlików, tak? To są boiska małe typowo do, dla zawodników, którzy uprawiają sport, w cudzysłowie można powiedzieć wyczynowo, albo próbują coś z tym zrobić, do nauki, techniki i tak dalej, tak? Jeżeli mówimy o boisku ze sztuczną nawierzchnią, w Koszalinie mamy tylko jedno takie boisko na obiektach Bałtyku, gdzie jest od rana do wieczora cały czas zajęte, tak? I tu jest ten problem. My nie mamy drugiego boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią. I to jest ta różnica, to co nikt z nas nie odpowiedział na pytanie, czym się różni orlik od boiska, tak? I w okresie, szczególnie tym jesienno-zimowym, wiosennym, to jest, no byłoby tutaj rzeczywiście wielkim, wielkim udogodnienie, bo tam na Bałtyku jest no, niezmiernie trudno jakąś lukę znaleźć, jakąś godzinę, bo tych zespołów natworzyło się dosyć dużo w różnych klubach i na takie miasto nasze, 100-tysięczne, uważam, że jedno boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią sztuczną to jest no, zdecydowanie za mało. Dobrze, będziemy się bardzo powoli zbliżać do końca naszej dyskusji. Ja chciałbym zadać tak naprawdę ostatnie pytanie, ponownie otwarte. Tutaj turniej organizowany przez Damiana może być najlepszym wzorem dla młodzieży, dla tego, co się dzieje w naszym mieście, ponieważ jest to w jakiś sposób ewenement w Koszalinie, czyli turnieje koszykówki ulicznej. Jaką szansę widzą Państwo, Panowie, przed orlikami? Czy to jest moda tymczasowa, czego chyba nikt z nas by nie chciał, czyli powstały orliki i korzystamy z tego, co na razie jest, czyli młodzież chodzi na te orliki, tam z nich korzysta, nie tylko piłka nożna, ale również koszykówka i siatkówka. Jak to będzie, ciężko to gdybać, ale muszę zadać to pytanie. Jak panowie wyobrażają sobie, jak to będzie za kilka lat, gdy niestety przemysł komputerowy również idzie do przodu. Tutaj czasem już dość często spotykamy się z odwrotną informacją, że młodzież woli pograć w FIFA 2014 na konsoli, niż wyjść i samemu pograć w piłkę nożną. Czy jesteśmy w stanie, my jako społeczeństwo, wygrać zdrowie dla młodych? Dla młodych i dla starszych osób, które gdzieś tam wewnętrznie chcą wyjść do ludzi, ale na przykład boją się być może, czy orlik może być też platformą do integracji między osobami dorosłymi i młodzieżą. To najpierw zadam ekspertom, a później jeszcze do publiczności. O ile może ja dwa słowa na ten temat. Fakt, że orliki są w tej chwili modne. W ostatnim okresie były modne, bo i nagłośnione w kraju. Ale one swoje zadanie spełniają, bo rzeczywiście tą bazę sportową w każdym mieście, w każdych miejscowościach polepszyły i to nie podlega dyskusji. Chwała tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że one powstały. Wydaje mi się, że może chyba na przestrzeni najbliższych lat będą osoby, będą korzystały, one nadal będą miały chęty do korzystania, bo tutaj też zaznaczaliśmy, że jednak znaczna ilość społeczeństwa
jednak utożsamia się z tym i chyba coraz częściej korzysta ze wszelkiego rodzaju zajęć rekreacyjno-sportowych i chyba uważam, że będą miały obsadę, chyba że stanie się, że młodzież całkowicie wyjedzie z kraju i wtedy nie będzie miał kto na te boiska przychodzić. No to wtedy już jest inny temat i musimy robić wszystko, żeby jak najwięcej tych młodych, którzy się rodzą tutaj, zostawali tutaj, żeby z tych boisk korzystali. Ale wydaje mi się, że w najbliższym czasie nie powinniśmy się martwić odnośnie osób korzystających z tych obiektów. Ja uważam, że kwestia, czy orliki będą za 10 lat, to znowu można podzielić na dwie sprawy. Jedno to na pewno, tak mówiliśmy, animatorzy, kreatywność, szkolenia, programy, które mogą powstać do tego, żeby zachęcać dalej dzieci, czy młodzież, czy osoby dorosłe do korzystania z tych boisk. Drugie, inwestować w sprzęt, bo technika, tak jak mówimy, komputery idzie wszystko do przodu, tak samo idzie ze sprzętem do gry, czy w koszykówkę, w piłkę nożną i tak dalej, to też pamiętajmy, że jak wprowadzimy jakąś nowinkę, to zaraz jest zaciekawienie dzieci i to też przyciąga, tak? A trzecia podstawowa też sprawa, na ile gminy będą miały też te pieniądze na utrzymanie tego wszystkiego, tak? Bo to się wiąże, no nie wiem, tutaj akurat nie padły kwoty, ale z tego, co się mniej więcej orientuję, to jest w granicach 80 tysięcy chyba roczny koszt utrzymania orlika, nie? Nowego można powiedzieć, nie? Bo później wiadomo, miną gwarancję, zacznie się coś dać tego. I to znowu wracam do tego, co mówiłem, że trzeba dalej edukować młodzież, że to jest nasze dobro wspólne, pilnujmy i nie niszczmy tego. I to będzie wtedy trwało następne 20 lat. Bo pulsowe jeszcze do tego, co kończymy. Fakt, w tej chwili większości w tych nowo wybudowanych to są na gwarancji, tam jeszcze koszty utrzymania są stosunkowo bieżące, a nie są przeznaczane na remonty, natomiast po kilku latach to jednak te nawierzchnie i szatnie i wyposażenie, to na pewno to będą dosyć znaczne koszty, ale mamy nadzieję, że na sport, na kulturę fizyczną nie zabraknie pieniędzy i że będą przeznaczane pieniądze. Ja powiem krótko, pan zapytał się, czy będzie lepiej. Jestem przekonany, że będzie o wiele lepiej. A już wcześniej mówiłem, że teraz robi się taki trend na sportowy tryb życia, ale także te standardy ludzkie się podwyższają. Mamy lepsze telefony, lepsze samochody i także chcemy ćwiczyć, trenować, spędzać czas na wyższych standardach obiektach. I patrząc na płaszczyznę tutaj Koszalina, tych obiektów nam przybywa. Nie tylko tu się skupiamy dzisiaj na orlikach, ale także, jak tutaj już wspomniał Damian, Sportowa Dolina, wiele placów nowych zabaw, Zalew Południowy, hala widowiskowo-sportowa, gdzie ci młodzi uczniowie, te adepci koszykówki czy piłki ręcznej mogą przyjść zobaczyć te ekstraklasowe zespoły, sieci orlików w Koszalinie. To jest kwestia tego typu nowe ścieżki rowerowe. Ten standard jest podwyższony naszych kompleksów sportowych i wydaje mi się, że będzie coraz lepiej. A tutaj tak się zgadzam zarówno z Mariuszem, jak i z panem Mirosławem, że to dużo zależy od ludzi, od tych mentorów, którzy będą prowadzić, będą dalej te swoje pasje rozwijać i będzie tylko i tylko i wyłącznie lepiej. Nie zadać, nic ująć, po prostu wszystko zależy od ludzi, od ich pasji, więc jeżeli w naszym, konkretnie w naszym mieście będą tacy ludzie jak Sebastian czy jak kolega Damian, no to ja się nie boję o to, że moda na sport będzie i że będzie on coraz bardziej popularny i że ci młodzi ludzie no, zamiast do komputerów będą mieli jednak do piłki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panom za dyskusję, dziękujemy państwu za uwagę, a panom przede wszystkim za poświęcony czas. Mam nadzieję, że orliki pozwolą nam jeszcze skorzystać z dobrobytu i może zorganizuje ktoś jakiś fajny turniej, który jednak zjednoczy nasze społeczeństwo, naszą małą tutaj społeczność. I fajnie by było, żeby coś w Koszalinie się działo na orlikach zorganizowanego. Dzieje się wiele, dlatego pan Sebastian kiedy ma teraz? Właśnie chciałam o tym wspomnieć i zaprosić, tak oczywiście tak. 20 września. Wszyscy...
oczywiście wspierali inicjatywy te integracyjne i jak najbardziej, aby orliki miały przyszłość.